Jest z nami Paweł Derlacz, szkoleniowiec Arachion Berkut Olsztyn. Witaj, Paweł. Witam bardzo serdecznie. Paweł, jesteśmy na gali MFC 8. Takie krótkie podsumowanie po gali MFC 8. Takie krótkie podsumowanie tego, co się tutaj wydarzyło, bo ty byłeś uczestnikiem, powiedzmy, pojedynków, uczestnikiem w sensie trenerskim pojedynków MMA. Gdybyś mógł krótko podsumować występy swoich dwóch podopiecznych. No, jestem zadowolony z występu Jakuba Wikłacza. No, generalnie tej sprawy tak nie zostawię, no po prostu z całym szacunkiem, ale uważam, że tą walkę wygraliśmy, dlatego będę chciał jakby dalej w tej sprawie coś zrobić. Jest to przede wszystkim nie tylko moja uwaga, ale też postronnych osób, dlatego po prostu walka bardzo dobra. Przygotował się Kuba do niej bardzo ciężko. Marcin Bilman postawił twarde warunki. Myślę, że wiele osób na tą walkę czekało. No i walka przedstawiła się w ten sposób, że pierwsza runda wygrał, uważam, Kuba, nasz zawodnik. Drugą rundę przegraliśmy i trzecią wygraliśmy zdecydowanie, 68 nawet, bo praktycznie dominacja była w parterze całkowita. To jeśli chodzi o Kubę. No, natomiast Girchan w swoim debiucie zawodowym no, nie podołał Łukaszowi Rajewskiemu. Doświadczony zawodnik tutaj z Poznania ustawił tą walkę w stójce. Przygotowaliśmy się zupełnie pod inny plan. Girchan tego planu dzisiaj nie zrealizował. No być może był to, mówię tak, jakiś tam stres, być może jakieś spięcie dużym wydarzeniem, czy tym debiutem, czy też walkę z doświadczonym. Jak chwilę z nim rozmawiałem po walce, to powiedział, że no tak przeszkadzało mu to, że Łukasz tak trochę w cudzysłowie cwaniakował w tej stójce. No Łukasz tak walczy, deprymuje tym swoich przeciwników, o tym wiedzieliśmy. No dzisiaj się nie udało, także Girchan tą walkę no po prostu przegrał, także tak to wygląda. No i jeśli chodzi o dwie walki mieliśmy, także tak to podsumowuję. Powiedz, bo jednak ten pojedynek właśnie tych młodych zawodników, Wikłacza z Bilmanem, był mocno oczekiwany tutaj na polskim rynku MMA. Polskim rynku, który zaczął być dostrzegany między innymi w Europie, na świecie dzięki waszym zawodnikom, tak jak powiedzmy Joanna Jędrzejczyk, tak, Mamed Khalidow, Aslanbek Saidow. To są flagowe postacie waszego klubu. W tej chwili jest oczywiście Paweł Kiełek, jest cała plejada tych młodych zawodników, a dzisiaj właśnie Jakub Wikłacz miał za zadanie wygrać. Może zbyt duża presja była taka, że on jednak w tej drugiej rundzie popełnił troszeczkę błędów. Jasne, w drugiej rundzie popełnił i tą rundę przegraliśmy, ale liczy się cała walka, tak? Jeżeli sędziujemy trzy rundy i całościową walkę, to tą walkę wygraliśmy. No, dwie rundy są nasze bez dwóch zdań. W trzeciej były błędy, na które na pewno zwrócimy uwagę. No w tej drugiej rundzie po prostu Kuba troszeczkę zbyt mocno uwierzył tym nogom, tym dźwignioną nogi. Rozmawialiśmy o tym przed walką, że jeżeli tam pierwsza dźwignia nogi gdzieś tam nie wyjdzie, to odpuszczamy to. No, ale do tego weszło jakieś zmęczenie. Może być jeszcze na tym poziomie jakieś niedoświadczenie, bo z tego też na pewno wyciągniemy wnioski. Ale to jest tylko druga runda, a walka trwa trzy rundy. Całościowo tę walkę wygraliśmy. Także z tego się bardzo cieszymy. No i to chyba tyle. No więcej tu nie trzeba nic mówić. Na gali, gdzie przeważała większość walk kickboxingu Muay Thai, chyba te pojedynki MMA mogły się podobać ludziom, prawda? No myślę, że były bardzo dobre, zarówno walka Kuby z Marcinem Bilmanem, jak i walka Łukasza Rajewskiego z Girchanem. Mimo, że Girchan tą walkę przegrał, ale w pierwszej rundzie bardzo ładnym kopnięciem frontalnym praktycznie też odciął Łukasza, rozciął mu brodę, także też to się na pewno mogło podobać. Także myślę, że te dwie walki na pewno dodały pozytywnej atmosfery. Oczywiście inne pojedynki w Formule K1 dla mnie bardzo się podobały. Tu cała plejada dobrych zawodników, z którymi razem trenowaliśmy na obozie, czy to Michał Szmajda, czy Bartek Wawrzyszyn, czy też no, oczywiście Tomek Makowski, który doznał takiej groźnej kontuzji, a więc uważam, że pojedynki na bardzo wysokim poziomie. Dobrzy zawodnicy z zagranicy, no bo jednak troszeczkę szkoda, no ale dzisiaj Polska. Przegraliśmy trochę tych pojedynków, no bo i Paweł Jędrzejczyk przegrał i Tomek właśnie poprzez kontuzję, także że dobry poziom. To świadczy na pewno o poziomie organizacyjnym, także chylę czoła tutaj Tomkowi Makowskiemu, że taką galę zorganizował i wydaje mi się, że następne pojedynki będą jeszcze lepsze, także no tyle można powiedzieć. Przypomnijmy, że na galach MFC walczyła Joanna Jędrzejczyk, raz walczyła, o ile się nie mylę, o ile mnie pamięć nie myli, z Lili Kazak chyba tutaj doszło do tego pojedynku.
Czy myślisz, że Jakub Wikłacz właśnie, taki zawodnik, czy któryś z tych zawodników może w przyszłości, tak jak Joanna Jędrzejczyk, można powiedzieć, podbić świat MMA? No myślę, że tak. My cały czas nad tym pracujemy. Jakub Wikłacz jest taką właśnie osobą, która trenuje z nami od samego początku. Jest to stosunkowo młody chłopak, dlatego że no już ma na koncie 4 walki zawodowe, ma 19 lat i jest bardzo perspektywicznym, obiecującym się zawodnikiem. Bardzo dużo sparuje z Asią też, no bo to jest jednak taka waga, w której też ci zawodnicy mogą Asi pomóc. A więc tak jak powiedziałem, Kuba już na ten moment jest bardzo kompletnym zawodnikiem i biorąc tą walkę z Marcinem Bilmanem, byliśmy przekonani, że jeśli chodzi o technikę, wyszkolenie i nawet presję psychiczną, Kuba daje sobie radę, bo Kuba we wcześniejszych pojedynkach też pokazał, że bardzo dobrze sobie radzi ze stresem, także dzisiaj tego też nie było widać. Także uważam, że jak najbardziej jest duża szansa, żeby tacy zawodnicy jak on, a także inni być może kiedyś zapukali, albo nie kiedyś, tylko za chwilę zobaczymy, aby się wszystko dobrze powiodło, zapukali do dużych organizacji, czy to europejskich, polskich, czy też innych światowych. W tej chwili na topie jest taki pojedynek Materla-Khalidow. Będziecie się do niego jakoś specjalnie przygotowywać? W zasadzie można powiedzieć, że ten pojedynek stał się już faktem. Będzie z nim, na pewno będzie nim żyła cała Polska, będzie nim żył też, żyło pół Europy, można powiedzieć, bo to są rozpoznawalne postacie już w całej Europie. Co myślisz o tym pojedynku? Jak to będzie wyglądało w ogóle? No ja tak samo powiem, że uważam, że bardzo dobrze ten pojedynek już jest. No na pewno to jakoś mocno już uporządkuje i tą wagę średnią w KSW. Uważam, że walka będzie bardzo emocjonująca. My się do niej będziemy, już się przygotowujemy. Stało się to już faktem, także będziemy do niej bardzo ciężko trenować. Mamy też w dobrej formie, już wrócił po kontuzji, także wszystko jest w porządku. Mamy dość dużo czasu, bo praktycznie no niecałe tam 3 miesiące, znaczy no nie 3 miesiące, no jeszcze połowa września i praktycznie 2 miesiące, także czasu mamy dużo. Plan przygotowawczy, plan treningowy mamy już zaplanowany. Zobaczymy jeszcze jak z wyjazdami, ale na pewno będziemy się sumiennie przygotowywać. Wracam jutro rano do Olsztyna i od poniedziałku wspólnie z Szymonem zaczynamy już swoją pracę. Na koniec zapytam Cię jeszcze o ten pojedynek, nieszczęsny to pojedynek na dzisiejszej gali Tomasza Makowskiego. Jesteś przyjacielem Tomka, często trenujecie razem, często wymieniacie się doświadczeniami. Myślisz, że powinien zakończyć karierę, bo to już jest kolejna walka przegrana w zasadzie nie przez umiejętności, nie przez wolę walki, tylko przez kontuzję. No inaczej, to takie ciężkie pytanie pod kątem, czy Tomek już powinien zakończyć karierę, bo tak na dobrą sprawę to chyba wie sam zawodnik, no bo ja mogę coś myśleć, ktoś ma coś mieć. Osobiście uważam, że ma pecha, po prostu ma pecha, bo wielokrotnie z nim pracowałem na treningach, sparowałem, trenowałem i jest w doskonałej formie. No, ostatnio wrócił po kontuzji, zrehabilitował nogę bardzo dobrze i dzisiaj byłem w narożniku, miałem okazję być w narożniku na tej walce. Wszystko układało się pomyślnie. Praktycznie w pierwszej rundzie już Argentyńczyk został odłączony. Zabrakło takiej kropki na dino, doszedł do siebie, potem troszeczkę rozwinął swój wachlarz. Tomek dobrze umiejętnie pracował, tylko że w pewnym momencie jakby troszeczkę stanął, no i ten nieszczęśliwe kopnięcie na nogę zakrosznął. Jedno, drugie, praktycznie nic Tomek nie odczuł, bo pytałem w przerwie, czy wszystko jest okej, to mówi, że wszystko jest okej. I raptem usłyszałem taki naprawdę trzask pękającej kości, także wystraszyłem się, że to jest to kolano. Ale Tomek mówi, że to nie, że to jest bieda. Także powiem w ten sposób, że jest to po prostu pech. No, Tomek ma, to jest doskonały zawodnik, doświadczony, mistrz świata, także no po prostu pech, pech. A o zakończeniu kariery to tylko on to musi sobie wytłumaczyć. Ja uważam, że jest w doskonałej formie, musi tą walkę, gdyby nie tak mówił, to by tą walkę wygrał. No i tyle. Rozmawialiśmy z trenerem Joanny Jędrzejczyk, największej gwiazdy polskiego MMA w tej chwili, Muay Thai oczywiście. To jest również trener Mameda Khalidowa, to jest trener między innymi Aslanbeka Saidowa. Cała plejada gwiazd Muay Thai, cała plejada gwiazd MMA w Arachionie, w Berkucie Arachionie Olsztyn, bo to jest nowa nazwa klubu. No i cóż, myślę, że dzisiaj na gali walczyło tutaj dwóch zawodników. Jeden z tych zawodników być może będzie w przyszłości wielką gwiazdą na miarę Joanny Jędrzejczyk, czego życzymy Ci, Paweł. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich. To był Paweł Derlacz, szkoleniowiec Berkutu Arachionu Olsztyn. Dziękuję bardzo.